Mecz Widzewa w jaśniejszych białych strojach z Ruchem Chorzów rozpoczął się od szansy dla gości. Jednak później, z wyjątkiem kilku sytuacji, zdecydowaną przewagę mieli łodzianie. W 13 minucie Widzew zdobył pierwszą bramkę. Zamieszanie przed porem karnym Ruchu, piłkę przejął Iwanicki i 1-0. 6 minut później, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, Wiesław Cisek popisał się pięknym strzałem w okienko. 2-0. Nie spodobało się to chorzowskim kibicom. Petarda na murawie, przerwany mecz, lecz interwencja policji przywróciła porządek. W drugiej połowie grający na fali łodzianie zdobyli jeszcze 2 gole. W 66 minucie Iwanicki wykończył akcję szarpaka, a na 2 minuty przed zakończeniem spotkania, po sprytnym zagraniu głową Leszka Iwanickiego, dośrodkował Bajor i Sławomir Hałaśkiewicz ustalił wynik tego dobrego, emocjonującego meczu.